Facet, który przyszedł do fryzjera i zamówił golenie, skarży się, że ostatnio na policzkach pozostały mu kępki zarostu. Fryzjer odpowiada, że ma sposób na dokładniejsze golenie i wyciąga z szuflady drewnianą kulkę. Każe ją facetowi włożyć w usta i rzeczywiście, perfekcyjnie, goli naprężoną w ten sposób skórę policzków. Zadowolony z efektu, klient płaci za usługę i szykując się do wyjścia pyta: a co by się stało, gdybym przez przypadek połknął tę kulkę? Nic strasznego, uspokoił go fryzjer. Przyniósłby pan ją jutro. Wszyscy tak robią.